zadaniu Disownia dany mamy graf składający się z N miast, w którym każde miasto składa się z fabryki F, z fabryki G oraz K domów. No i krawędzie w tym grafie biegną tak jak na rysunku i miasta połączone są ze sobą w taki sposób, że z fabryki G miasta o numerze I biegnie jednokierunkowa droga do fabryki F miasta o numerze o jeden większym. Dodatkowo każdy z wierzchołków tego grafu ma przypisaną do siebie jakąś wartość. W przypadku fabryk F i G każdego miasta te wartości są równe 0. I naszym celem jest znalezienie takiej ścieżki, zaczynającej się w fabryce F pewnego miasta i kończącej się w fabryce G pewnego miasta, że suma wartości wierzchołków na tej ścieżce jest maksymalna. W zadaniu tym dodatkowo mamy dane jeszcze jedno bardzo ważne ograniczenie, a mianowicie takie, że pamięć programu, który będzie rozwiązywał to zadanie, nie może przekraczać 6 MB. I w związku z tym graf ten nie jest dany w taki sposób, jaki byłby dany przy standardowym limicie pamięci, a mianowicie jest dany w taki sposób, że najpierw mamy daną liczbę miast, czyli N, w tym wypadku 2, i później dla każdego miasta mamy daną najpierw liczbę domów, czyli w tym wypadku będzie dla pierwszego miasta 4, a później listę wartości tych domów, czyli minus 2, 3, 5 i minus 4, i później opis kolejnego miasta, czyli w tym wypadku 3, 5, minus 2 i 5. No i w związku z tak małym limitem pamięci nie jesteśmy w stanie ani zbudować tego grafu, ani nawet wczytać wszystkich tych liczb danych na wejściu, więc musimy wymyślić takie rozwiązanie, które będzie na bieżąco obliczać tą ścieżkę. Zastanówmy się najpierw, w jaki sposób możemy obliczyć wynik tylko dla jednego miasta. Wiemy, że musimy zacząć w fabryce F tego miasta, skończyć w fabryce G tego miasta, no i pomiędzy musimy przejść przez jakąś liczbę domów. No i spójrzmy sobie może na to, jak wygląda ciąg wartości tych domów, czyli mamy 2, 3, 5 i minus 4. No i patrząc na strukturę tego grafu widać, że możemy chodzić tylko po niepustych podciągach tego ciągu. Czyli skoro chcemy znaleźć taką ścieżkę, której suma jest maksymalna, która zaczyna się w fabryce F i kończy w fabryce G tego miasta, no to chcemy znaleźć niepusty podciąg o maksymalnej sumie tego ciągu. No a to już jest dość znany problem i można go rozwiązać w sposób następujący. Możemy popatrzeć sobie na ten ciąg i trzymać sobie dwie zmienne. Nasz wynik, no, który będzie oznaczać na końcu nasz wynik, oraz aktualny, i ta wartość będzie oznaczać sumę aktualnego podciągu, który rozpatrujemy. No i będziemy wartości tych zmiennych obliczać w taki sposób, że będziemy po kolei patrzeć sobie na wartości tego ciągu, czyli minus 2. Będziemy najpierw dodawać jej do zmiennej aktualny i będziemy aktualizować wynik. Czyli wynik na początek może być ustawiony jako nieskończoność, minus nieskończoność. Wynik równa się minus nieskończoność. Za każdym razem, gdy uaktualniamy aktualny, robimy wynik równa się max z wynik i aktualny. No i później patrzymy się, czy nasza wartość aktualna jest mniejsza niż 0. Jeśli tak, to ustawiamy ją na 0. I przechodzimy do kolejnego elementu tego ciągu. Czyli dodajemy tą wartość do aktualny. Aktualizujemy wynik. Wcześniej powinienem go ustawić na minus 2, więc powiedzmy, że był minus 2. Teraz wiemy, że nasz aktualny podciąg, który rozpatrujemy, ma sumę 3. No i ta suma jest większa niż minus 2, więc uaktualniamy.
I idziemy tak dalej, czyli znowu aktualniamy tym razem o 5, czyli mamy sumę 8 i tutaj też 8. I później patrzymy na minus 4, aktualny to jest minus 4, minus 4. No i wynik nam się nie zmienia, bo bierzemy maksimum. No i widzimy, że dla jednego miasta taki wynik to jest 8. Skoro umiemy już rozwiązać nasz problem dla grafu, który ma tylko jedno miasto i wiemy, że wynik w tym wypadku to jest wartość podciągu spójnego maksymalnej sumie wartości tych domków, to teraz dla każdego miasta jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką wartość wniesie on do naszego wyniku, jeśli nasza ścieżka będzie przebiegać przez to miasto. No bo no zawsze będzie to wartość podciągu spójnego maksymalnej sumie domków. Czyli jeżeli będziemy przychodzili, jeżeli powiemy sobie tak, jeżeli nasza ścieżka wynikowa przebiega przez miasto numer 1, to miasto na pewno wniesie 8 do naszego wyniku. I tak samo patrzymy na miasto numer 2 i liczymy wartość podciągu spójnego maksymalnej sumie, czyli tutaj jest znowu 8, 5 minus 2 i 5. No i znowu wiemy, że jeżeli nasza wynikowa ścieżka będzie przebiegać przez to miasto wniesie do naszego wyniku 8. No i teraz, jeżeli zastanowimy się, co naprawdę oznacza to, że mamy znaleźć ścieżkę zaczynającą się w fabryce F pewnego miasta i kończącą się w fabryce G pewnego miasta, to oznacza to, że jak mamy pewien ciąg miast, to chcemy wybrać jakiś spójny podciąg. No więc to, co moglibyśmy zrobić, jeżeli nasz limit pamięci pozwalałby nam na wczytanie wszystkich liczb danych nam na wejściu, to moglibyśmy wczytać opis każdego miasta i dla każdego miasta policzyć sobie wartość podciągu spójnego w maksymalnej sumie domków tego miasta i z tego zrobić nowy ciąg. No, nowy ciąg, w którym byśmy sobie zapisywali wartości tych podciągów policzonych wcześniej. Czyli w tym wypadku byłoby 8 i 8. No i nasz wynik to jest teraz wartość podciągu spójnego maksymalnej sumie tego nowego ciągu, no czyli w naszym wypadku to jest 16. No i ta ścieżka by wyglądała w ten sposób, że zaczynamy w F, przechodzimy przez 3, 5, G, F, 5, minus 2, 5 i G. No i sposób ten działałby, no gdybyśmy byli w stanie wczytać sobie wszystkie liczby na wejściu, no ale nie jesteśmy w stanie, ale no okazuje się, że nie jest to przeszkodą, bo możemy po prostu na bieżąco sobie liczyć wyniki dla obu ciągów. Czyli no narysujmy sobie, jak wygląda test przykładowy dla tego grafu. No to mamy 2, 4, minus 2, 3, 5, minus 4 i 3, 5, minus 2 i 5. No i możemy to obliczyć za pomocą czterech zmiennych. Czyli będziemy mieli wynik globalny. Wynik globalny. Wynik lokalny. Suma lokalna. I suma globalna. No i to, co będziemy robić, mając te cztery zmienne, no to będziemy po kolei wczytywać sobie nasze liczby na wejściu. No i jak, no to może przeanalizujmy sobie, jak działałby nasz algorytm dla testu przykładowego. No to najpierw dostajemy minus 2, dodajemy sobie to do sumy lokalnej. No i uaktualniamy nasz wynik lokalny o maksimum z wynik lokalny minus 2, czyli mamy minus 2. No i kontynuujemy tak de facto algorytm podciągu spójnego, liczenia podciągu spójnego o maksymalnej sumie dla tego podciągu. No czyli robimy tutaj 0. Wczytujemy
kolejną liczbę, czyli 3, czyli nasza suma zmienia się na 3 i przez to nasz wynik zmienia się na 3. Później wczytujemy 5, nasza suma zmienia się na 3 plus 5, czyli na 8 i nasz wynik też przez to zmienia się na 8. Wczytujemy minus 4 i nasza suma zmienia się na 4. Nasza suma lokalna zmienia się na 4. No i uaktualniamy wynik, ale no, nasz wynik jest lokalny jest większy niż suma, więc się nie zmienia. No i w tym wypadku, w którym skończyliśmy wczytywanie pierwszego ciągu, no to wiemy, że nasz wynik dla tego ciągu, czyli tak de facto dla pierwszego miasta, to jest 8, więc możemy teraz dodać go do sumy globalnej i to będzie, ta suma globalna mówi nam o tym dużym ciągu, tym ciągu podciągów spójnych o maksymalnej sumie tych pojedynczych miast. No więc mamy, suma globalna to jest 8 i wynik globalny to jest też 8. No i w momencie, w którym skończyliśmy wczytywać ciąg pierwszy, no to wartości wynik lokalny i suma lokalna ustawiamy na wartości początkowe, czyli dla sumy lokalnej to jest 0 i dla wyniku lokalnego to jest minus nieskończoność. I kontynuujemy działanie algorytmu, czyli wczytujemy 5, suma lokalna zmienia się na 5, przez to wynik lokalny zmienia się na 5. Wczytujemy minus 2, więc suma lokalna zmienia się na 3. Wynik lokalny się nie zmienia. No i wczytujemy 5 i suma lokalna zmienia się na 8. Wynik lokalny zmienia się na 8. Skończyliśmy wczytywanie ostatniego ciągu, więc uaktualniamy wynik. Suma globalna to jest 16. I wynik globalny to jest 16. No i to wszystko.